Rodzinne historie? Rodzinne historie! Rodzinne historie! Rodzinne historie? Rodzinne historie? Projekt w ramach Święta Rodziny Krakowskiej. Dzień dobry, witamy w historiach rodzinnych. Ja jestem Bruno Fritz, a to jest moja rodzina. Mama. Katarzyna. I tata. Sławomir. Myślę, że nie ma co zwlekać i od razu przejdziemy do audycji. Opowiedzcie mi w skrócie historię na waszych dwóch rodzin. Najpierw mama. Z tego co wiem, to historia mojej rodziny sięga, znaczy wiemy, co się działo w XVII wieku. Podobno jakiś Szkot się przyplątał, bo było wojsko zaciężne w Dobczycach i tam dał początek linii Stochów, bo moja mama była z domu Stoch i właśnie ten Szkot dał jak gdyby początek naszej rodzinie. A inne ciekawe rzeczy to już później się działy. Przynajmniej o nich wiemy, bo wcześniejsze to jakoś nie przeszły do historii. Więc był dziadek partyzant, był inny dziadek z drugiej strony, który niewinnie przesiedział 25 lat w więzieniu w Wiśniczu. Ach, więcej ciekawych rzeczy to może u taty w rodzinie. No to o tym porozmawiamy później, a teraz tata. Historia mojej rodziny w zasadzie znam ją tylko od początku XX wieku. Wtedy, ponieważ nazywamy się Fritz, mój dziadek Stefan przyjechał do Podgórza stacjonować w garnizonie wojska austriackiego i tam poznał taką bierną pannę z Podgórza, Bronisławę, i zakochali się w sobie, no i stąd jest to nasze nazwisko, jeśli ktoś by pytał. To zacznijmy może o tym dziadku partyzancie Rogaczu. Aha. To był dziadek Wojciech Piwowarski, pseudonim Rogacz. I on był leśnikiem, mieszkał na Sarnulkach w przysiółku Kornatki. I w czasie II wojny światowej w tej leśniczówce stacjonowali partyzanci. Tam był sztab w ogóle i opodal był szpital polowy. Także dziadek bardzo działał w partyzantce, udzielał schronienia partyzantom i, no, i tak się wsławił. Organizował transport dla rannych w walkach partyzantów, brał udział w akcjach i, no i tym zasłynął. Jaka była taka jego największa akcja, w której brał udział? To była bitwa pod Kamiennikiem. Podobno tam walczyli partyzanci i Niemcy stracili 300 żołnierzy, natomiast partyzantów tu zginęło tylko 12, dlatego że znali dobrze las i okolice, więc dobrze to zostało przeprowadzone. Co prawda potem strona polska zapłaciła za to zwycięstwo partyzantów, bo Niemcy spacyfikowali dwie wioski, no ale partyzanci zwyciężyli. W gminach sąsiadujących z Dobczycami, w Raciechowicach i w Wiśniowej było tylu partyzantów, że Niemcy bali się w ogóle tam zapuszczać i stały tabliczki napisane po niemiecku: uwaga, partyzanci. A ludność, ponieważ była pod opieką partyzantów, nie oddawała kontrybucji, nie oddawała mięsa dla Niemców, tylko żywiła partyzantów. I Niemcy chcieli jakoś dogadać się z partyzantami, więc zaprosili do rozmów dowódcę Chorodyńskiego, Kościeszę, i Chorodyński się zgodził. Spotkanie odbyło się na rynku w Dobczycach. Partyzanci zajechali trzema samochodami zdobycznymi, ale bardzo elegancko. W sumie prezentowali się lepiej niż Niemcy. No i oczywiście Polacy nie zgodzili się na warunki niemieckie. Z tych rozmów nic nie wyszło, no ale to był ewenement, że partyzanci byli traktowani jako równorzędny rozmówca przez Niemców. Bo w ogóle oni byli przedstawicielami Rzeczypospolitej Raciechowickiej. To też był ewenement na skalę Polski. No i dziadek podobno tam uczestniczył. No nie był głównym rozmówcą, ale jako obstawa Kościeszy. Bo Kościesza u niego stacjonował w leśniczówce. Sarnulki znajdowały się
czyli ten sztab partyzantów, znajdował się na górze, on porośniętej lasami, a w dole była wieś Kornatka i tam była druga siedziba partyzantów w willi lekarza Kozłowskiego. I dawali sobie znak w ten sposób, że droga jest bezpieczna, że jak na balkonie w willi na pierwszym piętrze pojawiło się biało prześcieradło, to znaczyło, że partyzanci z Sarnulek mogą schodzić, że nic im nie grozi. No, takie mieli różne umowne znaki. Właśnie wracając już do tej leśniczówki, czy jest jakaś historia ciekawa związana z tą leśniczówką? No jest taka historia, właśnie w ogóle ta leśniczówka to była przeznaczona tylko dla partyzantów, dzieci, których dziadek miał 8, nie miały miejsca w domu i w lecie na przykład spały w kopie siana, w bruździe między ziemniakami, a cały dom okupowali partyzanci. I no, cały czas się ktoś tam kręcił po domu, masowo babcia gotowała im jedzenie. No i ponieważ w leśniczówce stacjonowało tyle osób, więc pojawiały się też takie kłopoty bytowe z porządkiem. I właśnie dziadek nie mógł wytrzymać nieporządku w toalecie, więc napisał na ścianie: szanowni panowie, bądźcie z tej natury, nie srajcie po deskach, celujcie do dziury. No niestety odezwa nie odniosła takiego skutku, jak spodziewał się dziadek. Brudno było dalej, ale na karteczce pojawił się dopisek: dupa to nie strzelba, nie umie celować, więc gdy nie wceluje, proszę jej darować. No to taka śmieszna historia z tamtych czasów, które śmieszne nie były ogólnie, no ale... To teraz może tato ty coś opowiesz, może nie masz jakichś historii ich rodowych, ale myślę, że jakieś historie z dzieciństwa na pewno masz ciekawe. No tak jak wspominałeś, Bruno, to historia moja i mojej rodziny nie jest tak wystrzałowa i taka po prostu ciekawa jak mojej żony, no, także no ale no, ja się po prostu wychowałem tak jak większość dzieci z lat 80. W komunie, w blokach szarych na osiedlu Prokocim. Bawiłem się między płytami blokowymi, miałem dużo wolności. No i tak w ogóle teraz takie dzieciństwo raczej by już było bardzo zakazane, ponieważ wszyscy się boją, że dziecko by wpadło do dziury gdzieś tam, by się utopiło w kanałach, bo chodziłem też po kanałach, pomimo że nie było wojny. Także miałem takie dzieciństwo dosyć przyjemne, grałem tylko w piłkę, mało się uczyłem. No czyli tak jak w zasadzie większość dzieci by teraz pewnie chciało. My mieszkaliśmy na 4. piętrze, tuż pod samym dachem. No i ponieważ większość kolegów łaziła po dachach, no bo to było naprawdę takie fajne sobie spojrzeć sobie z dachu 4-piętrowca. I po prostu tam ogólnie bardzo wrzeszczeli, tłukli się. No i tata po prostu już tego nie mógł wytrzymać. I pewnego razu jak słyszał, jak już po prostu nie mógł już tego zdzierżyć, no to wychylił się ponad balkon, wystawił głowę na dach i dzieci, moi koledzy prawie zemdleli, no bo się nie spodziewali, że ktośkolwiek może takie coś zrobić, no bo jednak tata mógł spaść bardzo łatwo z 4. piętra i w zasadzie by go już nie było. No ale postanowił po prostu ich trochę uporządkować i chyba się udało, bo przestali. Masz jakieś inne historie jeszcze? To znaczy mój tata był takim moim takim obrońcą, ponieważ na przykład jak jakiś kolega tam mnie za bardzo bił albo tłukł, no to tak się umawialiśmy na przykład, że po prostu ja wybiegałem na wabia, kolega mnie gonił do klatki, tata stał w klatce, zamykał i mu sprawiał łomot. Oczywiście nikt o tym potem nie wiedział, także no, teraz by go pewnie do sądu rodzinnego wzięli albo no po prostu były takie różne historie, które teraz już by nie miały prawa się zdarzyć. Także no, wiele było takich właśnie przypadków, że mój tata mnie bronił. Również moja siostra Gotra mnie broniła, także ja ogólnie byłem takim ciapą troszkę rodzinnym, ale jakoś przeżyłem. Mam teraz żonę, dziecko bardzo zdolne, jedno, drugie, także wydaje mi się, że... I psa przede wszystkim. Wydaje mi się, że wyszedłem na plus. A ty, mamo, masz jakieś ciekawe historie z rodzicami? No, nie wiem. Też miałam dużo luzu, tak jak tata.
Tylko, że ja się wychowałam na wsi, gdzie moi rodzice byli nauczycielami. No i oczywiście po lasku, tam nad rzeką bawiłam się w partyzantów oczywiście. I jakoś nikt się nie martwił, że mnie nie ma w domu 3 godziny. Nic się złego nie działo. No. A oprócz tego, że raz mój brat młodszy zaciekawiony był, bo byliśmy bardzo mali. Brat miał chyba 3 lata, ja miałam 4 i było otwarte okno do kotłowni. No to było coś takiego, gdzie jeszcze nigdzie nie byliśmy, nigdy nie byliśmy. I brat wsadził głowę do tego okienka, zaglądał, wychylał się i w końcu zobaczyliśmy jego nogi z kolegą. No i brat krzyczał w niebogłosy, więc ja z kolegą zaczęliśmy ciągnąć za te wystające nogi i uratowaliśmy go. Miał szczęście, dlatego że pod oknem przechodziła rura ciepłownicza, na której się zatrzymał rękami i nie upadł na głowę do tej kotłowni. Wyciągnęliśmy go za nogi i miał cały nos odrapany, bo tak go ciągnęliśmy nosem po ścianie. No, ale żył. A myśmy byli bohaterami. Potem przeprowadzaliśmy eksperymenty. Była taka szopa na różne niepotrzebne sprzęty szkolne, jakieś stare ławki. I myśmy z tej szopy skakali z parasolem. To był nasz spadochron. Szopa miała jakieś 2 metry, no ale to i tak był wyczyn, skok z parasolem. I nic nikomu nie stało, nikt nic nie złamał. Także ciekawie było. A jakieś historie z wakacji w Dobczycach masz? U cioci? A z wakacji w Dobczycach? No właśnie rodzina mojej mamy mieszkała w Dobczycach, niedaleko zamku, na terenie Starego Miasta i w ogrodzie były resztki dawnego bruku i ogród kończył się resztkami murów obronnych, więc ja tam bardzo lubiłam chodzić do ogrodu i sobie wyobrażać, że jestem na dawnych uliczkach Dobczyc, że żyję w starych czasach i bardzo chętnie pomagałam cioci kopać w ogródku, bo miałam nadzieję, że wykopię tam jakieś archeologiczne skarby, ale ten ogród wcześniej już był przekopany przez archeologów, więc nic nie znalazłam. A potem przeżyciem było budowanie zapory w Dobczycach i na całej górze zamkowej porobiono takie odwierty i badali potem skład ziemi tej góry zamkowej, jak ona jest zbudowana. I te odwierty zostały, były zaczopowane. To były takie cienkie rury. I ja lubiłam wyciągać taki korek z rury, wrzucać tam kamyczek i tak słuchać, jak on tam leci, leci, leci. Tak mi się wydawało, że to do głębi ziemi. Ten ogródek był na skarpie. On się nie groził zawaleniem się? Znaczy, tak. W sumie był na górze zamkowej, która się w tym miejscu nagle obrywała, bo tam rzeczywiście część murów obsunęła się kiedyś, więc dziadek z ciocią mówili, żebym tam do tych murów blisko nie podchodziła. Porzeczki wyznaczały granice, gdzie można było iść. Tak wracając, tato, jakie ty masz historie związane ze swoim rodzeństwem? No tak jak już mówiłem, moja młodsza siostra zawsze mnie bardzo broniła, bo ja ogólnie byłem wysyłany przez moich rodziców chcąc, nie chcąc na kolonie, na które bardzo nie chciałem jechać i po prostu ja jechałem z przeświadczeniem, że tam nie wytrzymam, że będzie po prostu fatalnie, że będą mnie, nie wiem, bić, no, molestować, cokolwiek robić. No i po prostu zawsze byłem na 3 koloniach i zawsze wyjeżdżałem z kolonii. Jak rodzice przyjeżdżali, to po prostu płakałem tak, że musieli mnie zabierać, no bo też miałem takie różne, niestety, jak to na koloniach były takie fale, no i raz pamiętam, się obudziłem, bo tam zawsze była potem rozgrzewka, gimnastyka poranne, trzeba było szybko spieszyć. No i po prostu raz po prostu wstałem, ledwie ubieram, buty były zawiązane ze sobą sznurówki, wywróciłem się tam. Następnym razem potem na przykład mi wsadzili między palce u nóg papiery, które podpalili, zacząłem robić rowerek, prawda? A moja siostra, która wtedy miała, nie wiem, może 10 lat, może 9 lat,
przybiegała tam, pyskowała do tych wszystkich 15-latków, którzy się jej po prostu, którzy się jej bardzo bali w ogóle, bo się siostra była taka po prostu rezolutna i zawsze mnie broniła, no więc tak w ten sposób widzę, że to takie trochę było no, słabe, ale jednak no wtedy siostra broniła braciszka starszego, który był trochę taką no... Ciućmą. Ty, mamo, chyba nie jeździłaś na kolonie, to kolonie jeździłam, do ciebie przyjeżdżały przecież. Na kolonie jeździłam, byłam 3 razy na kolonii w Gdyni. No i bardzo miło wspominam. Fali nie było, bo to były grzeczne dzieci, dzieci nauczycieli, więc takie ustawione odpowiednio. Ale to kolonie chyba też do ciebie przyjeżdżały. A też przyjeżdżały do naszej szkoły na wieś kolonie z Lublina i z Łodzi. W sumie chyba się nic tam nie działo takiego. Ale z tego co wiem, to się żywiłaś razem z kolonistami i chodziłaś na wycieczki. A no tak, no bo moja mama, bo ja byłam w tej grupie kolonijnej, no i mama była wychowawczynią, no to ja się żywiłam i chodziłam z nimi na wycieczki. No i nawet byłam przewodnikiem, bo znałam teren, więc im opowiadałam co, gdzie jest dużo poziomek na przykład. Byłam cenią za te wiadomości. To może teraz, mamo, o tym naszym przodku, który, dziadku, który przesiedział w więzieniu. No, to była historia właśnie, w sumie też zawsze się śmieję, że ja spryt życiowy odziedziczyłam po tym dziadku, którego niewinnie wpakowali do więzienia. No, dziadek miał 25 lat, był młodym chłopakiem i tak w sumie takim niedoświadczonym i wplątał się w związek z mężatką. I jak tam kiedyś do niej poszedł, gdzieś się tam ukrył i na nią czekał, to w tym czasie został zamordowany mąż tej kobiety przez złodzieja. No i proces poszlakowy, który prowadzono, wskazywał na to, że winnym był ten mój właśnie pradziadek. To był pradziadek. I pradziadek trafił do więzienia w Wiśniczu. Dostał dożywocie, no bo to była taka wina, morderstwo. I to jeszcze z tak niskich pobudek. Chciał się pozbyć męża ukochanej. I dziadek miał bardzo dobry zawód, był szewcem, bardzo dobrym szewcem, więc w tym Wiśniczu wszystkim robił buty, był ceniony, dużo zarabiał, no ale te pieniądze nie były mu potrzebne, no bo dożywocie, prawda? Więc wszystko przesyłał swojemu bratu, który za te pieniądze się nieźle urządził w Dobczycach. No a dziadkowi po 25 latach za dobre sprawowanie i z okazji jakiejś tam uroczystości w rodzinie cesarza darowano resztę kary i po 25 latach jako 50-latek wyszedł z więzienia i nie miał nic, bo brat jakoś zapomniał o tej pomocy, której mu dziadek udzielał. No ale dziadek był dobrym szewcem, poradził sobie, ożenił się, 4 córki jeszcze miał, także w sumie wszystko się dobrze ułożyło, a potem jeszcze został uniewinniony, dlatego że prawdziwy zabójca, złodziej, no to były czasy, kiedy jednak ludzie mieli jakieś poczucie winy, jak coś zrobili, to się tak źle z tym czuli, no i na tyle wierzyli w Boga, żeby się bać kary i sądu ostatecznego. Więc prawdziwy zabójca nie mógł normalnie umrzeć i bardzo się męczył z tym poczuciem winy. No i wyznał księdzu, co go męczy i ksiądz powiedział, że no trzeba to ogłosić i wtedy wszystko się dobrze skończy. I rzeczywiście ogłoszono w parafii, że dziadek mój jest niewinny, że prawdziwy winowajca umiera i nie może skonać. I potem rzeczywiście ten prawdziwy zabójca normalnie umarł już spokojnie, no a dziadek został oczyszczony z zarzutu. Przebaczył mu? No tak, właśnie musiał mu przebaczyć. Spotkali się z tym, że dziadkowi oczywiście bardzo trudno było przebaczyć, no bo 25 lat, najlepszych lat w życiu, bo młodość, przesiedział w więzieniu, więc nie mógł mu podać ręki, ale oczywiście był przy tym obecny ksiądz i elita miasteczka i ksiądz właśnie przemówił do rozsądku temu mojemu pradziadkowi, no powiedział, no Wincenty, przebacz jako i przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy, przebacz, bo też będziesz potrzebował przebaczenia. No i dziadek właśnie podał wtedy rękę temu mordercy i morderca umarł. No ale to były właśnie takie czasy, że teraz myślę, że nikt by nie miał skrupułów jeszcze po tylu latach. No a wtedy jednak było inaczej. A w sumie to tylko 100, może 150 lat, prawda? Jak wspominacie czasy PRL-u? Może na początek te długie kolejki?
Ja tak naprawdę z życiem kolejkowym to miałam do czynienia tylko w wakacje, bo normalnie mieszkałam na wsi i mama obchodziła kartki w ten sposób, że kupowała na wsi jakiegoś małego baranka, ćwiartowała, był w lodówce i to się jadło. Jestem wychowana na baraninie i dlatego już mam jej dość. Ale jak jechałam na wakacje do wielkiego miasteczka Dobczyce, no to tam były sklepy, bo u nas we wsi był tylko jeden sklep. No a w Dobczycach było dużo sklepów, były dwa mięsne, no i ileś tam spożywczych, no i rzucili cukier, więc dziadziu mówi, rzucili cukier, idziemy. I staliśmy w kolejce raz, czyli godzinę, potem drugi raz, żeby jeszcze tego cukru było więcej, bo ciocia robiła przecież kompoty, soki i trzeba było, i ciocia piekła, moja mama nie piekła, więc cukru nie trzeba było dużo. I myśmy z bratem nie pili herbaty, właśnie to chyba z tego się wzięło. A ciocia żyła normalnie, więc cukru trzeba było dużo. No i staliśmy w kolejkach, jak również staliśmy w kolejkach po papierosy dla mojej mamy, bo mama była palaczką, no i trzeba było te papierosy wystać. Oczywiście watę też trzeba było wystać. No właściwie wszystko trzeba było wystać. Właśnie mąż opowiadał historię o jak rodzina kolegi zdobywała telewizor, bo myśmy się zadowolili czarno-białym i ten czarno-biały był, ale rodzina kolegi męża walczyła o telewizor kolorowy i stali w kolejce nocami. No to może niech tata teraz opowie tą historię. Ponieważ ja jestem z dziada, pradziada... Krakowianinem, więc tutaj te historie kolejkowe naprawdę znam z autopsji. No, były takie sytuacje na Prokocimiu, na przykład, że wstawało się o 5:30 rano, szło się całą rodziną na przykład właśnie po cukier, potem się rozdzielaliśmy przed sklepem i udawaliśmy, że się nie znamy. I potem, ponieważ czasami jak była dłuższa kolejka, to się tak właśnie wracało 3 razy, tam ktoś tam za sklepem stał z reklamówką, żeby ten cukier oddawać, potem brało się resztę cukru i ja pamiętam też, jak stałem 2,5 godziny, żeby kupić jedną śmietanę. No i po prostu no było właśnie wiele takich rzeczy, czy na przykład braki chleba w sobotę, kiedy się stało od 11 do 3 po jakiś bochenek, czy jakieś bułki, prawda, i zabrakło czasami, no po prostu w zasadzie te historie z brakiem chleba to czasami prowadziły do jakichś bijatyk czasami, czy jakichś wyzwisk w sklepie, no bo Bogu ducha winne panie sklepowe, no nie miały z tym nic wspólnego, a jednocześnie tłum się rzucał, no bo także no było takich wiele rzeczy. Ja raz miałem 2 lewe buty, bo akurat takie się sprzedało, bo ktoś kupił 2 prawe, no i trzeba już było, no to się tam szło. Największe zakupy kupowaliśmy w Wieliczce, w domu towarowym Kinga. Tam był zawsze największy towar, tam się jeździło po prostu tak jak, nie wiem, do Peweksu prawie, więc także. No były z tym naprawdę duże. Teraz to wiem, że takie stanie w kolejkach to jest nie do pomyślenia, bo jak... Czasami jak widzę 2 osoby przed kasą, to mi się wydaje, że już stoję długo. Więc ale także... to była atrakcja, bo można się było dużo ciekawych rzeczy w kolejce dowiedzieć. Gadali ludzie, śmiali się, kawały opowiadali. A poza tym nawet jak się kłócili, to też było coś się działo. No, pamiętam jeszcze, że mieliśmy takie przenośne dziecko w klatce, no bo ktoś tam się urodził, no po prostu, a osoba z dzieckiem wchodziła bez kolejki, więc po prostu się brało dziecko, ponieważ dziecka nikt nie poznawał, to tam po prostu to dziecko przechodziło z rąk do rąk. To mi się kojarzy, tak jak teraz były historie w czasie pandemii, że z psem można było tylko wychodzić, to pies też był cały dzień czasami na podwórku, prawda? Pies był całego bloku. Pies był całego bloku pożyczany. Można było na tym zbić też pewnie jakieś pieniądze, no ale to... No i te braki w sklepach w sumie dla dzieci, bo na pewno nie dla mam, które miały dużo roboty i zmartwień z tego powodu, ale dla dzieci to też było dobre, dlatego że jadło się racuszki, naleśniki, jakieś pierogi z serem, coś co dzieci bardzo lubią, no. A może mamy przy tym traciły dużo czasu. No to druga sprawa. Ja pamiętam taką najśmieszniejszą historię z zakupami, jak byłem taki bardzo malutki, zostałem wysłany po raz pierwszy po mleko. Miałem pewnie jakieś 6-7 lat i po prostu wracałem z tym mlekiem. Mama patrzyła, czy ja w ogóle trafię do domu, czy tam coś, czy się uda. No i po prostu tak było, że wszedłem za
zarzuka taki samochód dostawczy i nie wychodzę, a za chwileczkę taka struga mleka wypływa, bo mały Sławuś się wywrócił, no i po mleku było. Także no było to wszystko czasami przyjemne, czasami... Teraz widzę, że to było przyjemne, bo się nie pamięta tych wszystkich godzin wystanych w kolejkach. I... Oczywiście po prostu brzmimy teraz jak takie... geriatria z Bowit prawie, ale no tak to jest. Jak się zmienił Kraków? To znaczy, ponieważ ja mieszkam w Krakocimiu, to jak chodziłem do szkoły podstawowej, to dla mnie Kraków się kończył na... Rodzie Grunwaldzkim. Potem to już nie wiem, co było. Potem to były jakieś takie tereny dzikie. A jak słyszałem o jakieś Azory, to mi się wydawało, że to trzeba gdzieś przekraczać morza, mieć paszporty i w ogóle. Więc dla mnie się to kończyło wszystko na Rondzie Grunwaldzkim i tak naprawdę no to Kraków był strasznie szary, taki czarny. Ja bardzo Kraków zwiedziłem pod kątem kiosków ruchu, ponieważ prenumerowałem, jak pewnie większość młodych ludzi, Świat Młodych i chodziłem co 3 dni, chodziłem wtorki, czwartki, soboty, chodziłem po wszystkich kioskach tam, gdzie znałem, żeby kupować jakieś tam Świat Młodych, jakieś tam znaczki samoprzylepne do albumów. Tak, tak, były takie, po prostu tam się chodziło, potem się to wymieniało, te, które były podwójne. Po prostu no, to było takie, jak teraz się zbiera, nie wiem, Bruniu, co się teraz zbiera? No w każdym razie po prostu ja bardzo, bardzo dobrze poznałem Kraków, dzięki temu, że jeździłem sam i to po prostu naprawdę byłem w jakiejś piątej, czwartej klasie, to teraz w zasadzie takie dzieci, no to nawet nie mogą same ze szkoły wrócić, prawda? A wtedy się jeździło tym tramwajem, autobusem. W zasadzie spędzałem całe dnie, żeby to zbierać, te znaczki, te rzeczy. No więc ja po prostu widzę, że Kraków teraz, gdyby mój tata nagle ożył, to by w ogóle tego nie poznał, ponieważ mój tata umarł w 98 roku. Wtedy jeszcze nie było przecież wielu rzeczy w Krakowie. Nie było też Radia Pryzma, z pewnością. Także naprawdę Kraków pokonał, zrobił wielki skok cywilizacyjny dzięki wielu składnikom. Już nie będę się tutaj wdawał w politykę, którą uwielbiam, ale w każdym razie Kraków jest nie do poznania dla tych osób, które... Czy chociażby sam Kazimierz. Ja pamiętam w 92 roku chodziłem na siłownię na Kordeckiego, tutaj bardzo blisko. A ponieważ dojeżdżałem z Prokocimia, to musiałem wysiąść przy Miodowie, wtedy jeszcze bohaterów Stalingradu, i trzeba było iść tam przez te dzikie rejony, gdzie grasowali pijacy, żule, alkoholicy. No a teraz to jest przecież najbardziej prestiżowa dzielnica w Krakowie. Także to się wszystko bardzo zmieniło. No myślę, że to cały świat się ogólnie zmienił, a nie tylko Kraków. No tak, ale pytamy o Kraków. Ostatnie lata. Mhm. No, ale wiesz, cały świat się zmieniał powoli, a Kraków się zmienił nagle. Wiesz, bo cały świat, Bruno, to jest tak, że my byliśmy w strefie takiej troszkę zakazanej, więc ten skok nastąpił bardzo szybko, a zachód Europy na przykład to już miał od lat 50. Także tutaj nagle my staliśmy się podobni do nich. Nieco. Nieco. A ty, mamo? Też na to, że było tak szaro i w sumie, no nie wiem, tyle się mówi o zanieczyszczeniu powietrza, ale ja tak wizualnie bardziej to widziałam wtedy, że było brudno niż dzisiaj. Na przykład pamiętam, że w akademiku na balkonie wywiesiłam sobie pranie, które ściągnęłam brudniejsze niż wywiesiłam. A teraz, no fakt, że mieszkamy w takiej części Krakowa, no nie jeździ tam tyle samochodów i tak dalej, ale teraz mi się to nie zdarza. A wtedy to było, no, szok dla mnie był. Bo to było na pierwszym roku. Więc zobaczyłam, Boże, ile my tu tego wdychamy, świństwa. No i rzeczywiście takie strasznie brudne, cuchnące sienie, takie jakieś zakazane, zawsze jakimś alkoholem czy moczem w tych sieniach pachniało, śmierdziało. A teraz wszystko jest zamykane, wszystko odnowione, ładne, czyściutkie, pachnące. Każdy zakątek jest wykorzystany, piwnice adaptowane są na różne poradnie, przychodnie, kawiarenki w centrum.
centrum, więc to jest plus właśnie i to duży. I wszystko jest takie zadbane, kwiatuszki, wszędzie kafelki, a wtedy to naprawdę było nieprzyjemnie. Wydaje mi się, że w dawnych latach nikt nie mówił o żadnych normach zanieczyszczenia. Po prostu było brudno, ale nikt tam nie liczył żadnych tam parametrów, a teraz po prostu wszędzie są te ekrany, ludzie mają na aplikacje, na przykład dzisiaj z domu nie wychodzę biegać, bo jest minus 5 czy tam coś, a wtedy po prostu no, było zanieczyszczenie. Przecież teraz przecież są ryby w Wiśle, a dawniej to jak się szło bulwarami, to w zasadzie Wisła tak śmierdziała strasznie, a do tego jeszcze huta w Skawinie, aluminium też przestała działać, także wiele rzeczy się poprawiła, jednocześnie mamy tak strasznie ten smog, więc to już... Mój rozumek nie ogarnia, skąd to się bierze. Ja pamiętam, w 90 roku widziałam, jak pierwszy raz badano stan zanieczyszczenia powietrza przy alejach. I w Kolegium Paderewianu zamontowano mierniki i panowie siedzieli przy aparaturze i mnie to tak bardzo zaintrygowało. Jejku, może będziemy jak w Japonii w maseczkach chodzić. Może no, takie i chodzimy. Właśnie, takie prorocza myśl. To może na koniec, jak się poznaliście? To wiele rzeczy pamięta żona. Nie, to było raczej takie prozaiczne. W pracy się poznaliśmy, obydwoje pracowaliśmy w jednej gazecie i no i co dnia się widzieliśmy, w sumie na takim gruncie neutralnym i to jest dobre, bo tak się można komuś przypatrzeć, jak ktoś się nie kryguje i nie puszy. No i tak to się jakoś zaczęło. No, a najbardziej taką symboliczną historią według mnie to była historia naszych zaręczyn, ponieważ ja sobie tak myślałem, jak to by to zrobić, jak by to wypadało, no bo człowiek nie miał nigdy żadnych, jak to zrobić, tam widział filmy, ale to na filmach to wiadomo, że jakieś tam, nie wiem, zaprasza się kapele cygańskie, a ja byłem biedny z domu, no i tam jeździłem sobie rowerkiem i któregoś dnia przyjechałem do żony, do Dobrzyc, bo była wtedy akurat tam, no i tak jakoś coś mi uderzyło, sobie myślałem, a może dzisiaj. Nie miałem pierścionka, chociaż pierścionek już miałem od bo pierścionek już wygrałem w konkursie w Trójce jeszcze w roku 90, czyli to było na 7 lat przed, ale stwierdziłem, że on mi się przyda kiedyś, prawda? Chociaż moja siostra, ta której mówiłem, że tak mnie broniła, to mówiła zawsze: Sławek, daj mi ten pierścionek, to mi się w ogóle nie przyda, daj mi go. Nie dałem go, no i mi się potem przydał po tych 7 latach. W każdym razie, no i tak jakoś wyszliśmy sobie na taką romantyczną wycieczkę do starego kościoła w Dobrzycach. Na górze zamkowej, no i tam po prostu się jej zapytałem, w ogóle ona się zgodziła, płakała, no jak to ten. No i potem się okazało, że na tej samej górze zamkowej, pod tym samym kościołem... Pod tym samym drzewem, w miejscu starej ławeczki była już nowa ławeczka, ale w tym miejscu 60 lat wcześniej mój dziadek oświadczył się babci, córce właśnie tego pradziadka, który niewinnie przesiedział w więzieniu. I to no było i właśnie tak. No i taka w sumie historia. Może dlatego właśnie żona płakała. No, bo to się tak powtórzyło, to zupełnie bez planowania. Poza tym jeszcze ten kościół przez cały tydzień jest nieczynny, zamknięty. W niedzielę jest tylko jedna msza. I tam jest pusto i nic się nie dzieje. A w tym dniu akurat była jakaś próba organów, jakaś taka wzniosła muzyka, więc to było naprawdę... No i to musiało się udać.